Natomiast urodzenie i wychowanie potomstwa nadaje życiu wewnętrzną spójność i poczucie sensu. Bo rząd hoduje sobie takich pseudonaukowców tylko po to, żeby oni usprawiedliwiali, kierowali społeczeństwo w kierunku, o którym sobie rząd marzy. Kiedy rozmyślamy o przyszłości, musimy zdawać sobie sprawę ze znaczenia kobiet w decydowaniu o jakości kolejnego pokolenia. Główna bohaterka Dagny Tagart swobodnie sypia z trzema mężczyznami, notabene samcami Alfa. Demistyfikacja medialnego Matrixu. Nie bierz za pewnik tego, co ci pokazują. Szukaj raczej tego, co ukrywają. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu To Warto Wiedzieć, i dzisiaj wydaje mi się, że poruszamy fundamentalny problem, który dotyczy Polski i całego naszego społeczeństwa, mianowicie problem demografii. Jak donoszą agencje informacyjne, przyrost naturalny w Polsce, po spadku do 1,18 dziecka na kobietę, jest trzecim od końca w Unii Europejskiej. Niższy jest tylko na Litwie 1,16 oraz Hiszpanii 1,14. Samotnym liderem całej Europy jest północna Macedonia ze wskaźnikiem 1,79 i trzeba zauważyć, że nie jest to kraj ani unijny, ani zamożny. Najgorsze wskaźniki na świecie mają Macau 058, Hongkong 07 i Korea Południowa 078. Inne wielkie kraje, takie jak Rosja 1,41, Stany Zjednoczone 1,62, Niemcy 1,35 i Chiny 1,02. Za to z wysoko rozwiniętych nacji pomnażają się wyłącznie Izraelczycy 2,83 dziecka na kobietę to znacznie powyżej zastępowalności pokoleń. Z przytaczanych wcześniej przez nas ustaleń yy, izraelskich mediów wynika, że ważnym czynnikiem tamtejszego sukcesu jest silny patriotyzm, poczucie wyższego celu czy rywalizacja z krajami regionu. I tutaj, żeby omówić to zagadnienie, to yy, wykorzystam artykuł yy, na portalu w Polityce. Demograficzny sukces Żydów w Izraelu, czyli sekret tk tkwi w świadomości kobiet. Czyli yy, Izraelczykom udało się zmienić yy, świadomość kobiet yy, w, tym, w tym względzie. I tutaj jest dosyć yy, obszerne wytłumaczenie. Yy, sekundkę, bo tutaj było. Um. O, demograficzny sukces Żydów jest ewenementem wśród społeczeństw wysoko rozwiniętych w skali światowej. Kluczem do jego odniesienia stało się pojawienie dużej liczby rodzin wielodzietnych. No i te rodziny wielodzietne powodują, że można nie tylko zapewnić zastępowalność pokoleń, ale myśleć o rozwoju demograficznym. I jak piszą w artykule, zobaczymy, kto jest, kto jest autorem tego artykułu, pan Grzegorz Górny, jak pisze pan Grzegorz Górny, nie da się tego, tego, tego efektu osiągnąć jedynie bodźcami ekonomicznymi, takimi jak na przykład dodatki prorodzinne czy ulgi podatkowe, czyli nie da się tego osiągnąć jedynie bodźcami ekonomicznymi, warto to zapamiętać. To przede wszystkim kwestia świadomości. Nikt bowiem nie zmusza dziś kobiet do rodzenia dzieci, to one same muszą chcieć być matkami wielodzietnymi, co w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję, samorealizację i rozrywkę jest raczej rzadkością. Natomiast w Izraelu to się udało. Rodziny wielodzietne do pewnego czasu to były rodziny, które były w czym. Znaczy Ograniczały się jedynie do środowisk ortodoksyjnych Żydów. Natomiast dzisiaj stają się normą kulturową, czyli zmieniono świadomość izra izraelskich kobiet. No i decydujące wcale nie okazały się przesłanki religijne, ponieważ wyznawcy ortodoksyjnego judaizmu stanowią zaledwie kilkanaście procent populacji żydowskiej, zaś społeczeństwo Izraela jest jednym z najbardziej sekularyzowanych na świecie. To kluczowa okazała się kwestia świadomości narodowej. I co sprawiło, że izraelskie kobiety zrezygnowały z łatwego życia, lekkiego i przyjemnego, jakie podsuwa im dzisiejszy świat, a wybrały rodzenie, trud wychowania, utratę wolnego czasu, ograniczenie możliwości zawodowych, wyhamowanie lub koniec kariery. No i y, może to tutaj jak pisze autor dalej, może zabrzmi to patetycznie, ale taka jest, taka jest prawda. Yy, mają Żydówki świadomość, że są odpowiedzialne za los narodu. I to jest chyba najistotniejsze, właśnie, że, że to udało się w jakiś sposób zaszczepić paniom w Izraelu, żeby tak właśnie traktowały podejście do, do, do macierzyństwa i posiadania dzieci. Mają świadomość, że na nich spoczywa przyszłość Izraela, że jeżeli nie będą mieć dzieci, to Adolf Hitler odniesie z zagrobu swoje zwycięstwo. Naród żydowski przestanie istnieć. I zostało to wpojone na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych. Ale decydujące znaczenie miała obowiązkowa służba wojskowa, która w przypadku kobiet trwa dwa lata. No, myślę, że nie sama służba, ale też tam jakaś, jak, jakieś, no można powiedzieć, indoktrynacja albo, albo Pokazywanie tej problematyki na pewno na to wpłynęło. Także po prostu izraelskie kobiety są poddane pewnemu takiemu naciskowi informacyjnemu, który ma na celu właśnie spowodowanie tego, żeby, żeby one w, w posiadaniu dzieci widziały tak jakby sens życia. Tam widzą, że ich naród znajduje się w stanie nieustannej wojny. Czują egzystencjalne zagrożenie swojej wspólnoty, czyli tam, czyli w armii. Dostrzegają, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Uświadamiają sobie, na jak cienkim włosku wisi przyszłość ich narodu. Dociera do nich, jak ważna jest postawa każdej z nich na powierzonym jej posterunku. Podczas akcji doświadczają, że życie jednego zależy od zachowania drugiego. Doznają trudów, uciążliwości i upokorzeń, ale wiedzą, że ma to sens. Uczą się, i teraz uwaga, obowiązkowości oraz poświęcania się dla bliskich i dla całej wspólnoty. To jest według mnie bardzo ważne, bo tego w Polsce nikogo się nie uczy. Wręcz przeciwnie. Wiedzą, że są częścią jednego wielkiego zbiorowego organizmu, za który także czują się odpowiedzialne. No i na, na, na koniec, w tej sytuacji egoistyczna odmowa posiadania dzieci jawi się jako zaprzeczenie całej ich służby. Porzucenie posterunku, zdrada narodu. Natomiast urodzenie i wychowanie potomstwa nadaje życiu wewnętrzną spójność i poczucie sensu. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, yy, ważny artykuł, który pokazuje, w jakim kierunku należy iść, czyli yy, po prostu pokazanie, że posiadanie dzieci. Ma sens, że jeżeli bez, nie będzie dzieci, to nie będzie przyszłości narodu. No i uczenie, tak jak powiedziałem, tutaj jeszcze raz uczą się obowiązkowości oraz poświęcania się dla bliskich i dla całej wspólnoty. To jest ważne to znaczy właśnie pokazanie tego miejsca, miejsca w, w danej społeczności. Także to jest ważna sprawa. No, i pojawia się też ciekawa informacja z Polski sprzed kilku dni, mianowicie wyniki raportu nie umknęły Tuskowi. Rząd staje do walki z kryzysem. Oczywiście chodzi o raport Gusowski, który mówi o kryzysie demograficznym. No i tutaj. Rząd będzie stawał do walki z kryzysem. Pamiętacie, państwo, 8 lat temu też rząd stawał do walki z kryzysem, i nic z tego nie wyszło. Zobaczymy, zobaczymy przed chwilą, żeśmy mieli, przytoczyliśmy argumenty podane przez redaktora, który obserwował sytuację w Izraelu, a zaraz zobaczymy, jak postrzegają to nasi, nasi politycy za chwilkę. Ale takie ważne przesłanie tutaj jest w ramce. Wielu młodych ludzi nie planuje mieć dzieci, chce żyć inaczej. Priorytetem dla nich jest samorealizacja i wysoka jakość życia, ale to nie ogranicza się jedynie do sfery zawodowej. Mówi profesor Agata Górny, demografka z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się tak pytam, co ta pani profesor Górny robi przez te ostatnie 8 lat? Dlaczego? dlaczego znaczy po prostu ja nie widzę sensu takich, takich profesorów, którzy, którzy w tym temacie nie poruszają tak jakby. Gór i ziemi, tylko po prostu no, stwierdzają, no tak, tak to jest, a, a, a jak z tym walczyć, to, to już od tych naukowców się nie dowiadujemy. Przynajmniej to się w ogóle nie przebija do właśnie dyskursu publicznego. Także tak, no tak, tak mamy priorytet samorealizacja, czyli generalnie egoizm, brak odpowiedzialności. No i pytanie jest takie. Kto za to odpowiada. Według mnie odpowiadają za to absolutnie media, które po prostu w ten sposób wychowują, pokazując programy, ale o tym nieco dalej powiem. I tutaj bardzo ciekawym w końcówce w końcówce tego artykułu jest, jest taki punkt bardzo ciekawy: pięć filarów kryzysu demograficznego. To znaczy, mówi się. Przytacza się, że to jest pięć filarów, czyli to są te najważniejsze przyczyny, z powodu których mamy kryzys demograficzny. I zobaczymy, jak to się ma do tego, co, co dzieje się w Izraelu. E, I y, tak, po pierwsze, brak mieszkań. Własne M stopniowo staje się dla Polaków dobrem luksusowym no nie wiem być może tak tutaj szczerze powiem nic nie wiem na ten temat ale myślę że za komuny było o wiele o wiele gorzej niż jest teraz po drugie strach o ciąże mówiąc wprost po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku wiele kobiet odczuwa strach przed przeprowadzeniem, przed prowadzeniem ciąży w Polsce obawiają się że w razie problemów lekarze im nie pomogą obawiając się rygorystycznego prawa antyaborcyjnego to zagadnienie aborcji jest na tyle skomplikowane i na tyle złożone, i e, natomiast nie wydaje mi się, żeby e, politycy znaleźli e, rozwiązanie tego problemu. Wręcz oni wykorzystują to zagadnienie właśnie do e, podziału społeczeństwa. Tutaj należałoby przeprowadzić dosyć dużą dy, dyskusję społeczną, w, w której wzięliby udział. Oczywiście etycy, oczywiście przedstawiciele religii, ale również lekarze. Również no, to, to jest naprawdę skomplikowane. Natomiast to, w jaki sposób podchodzi się w Polsce do tego problemu jest no, po prostu to jest niedopuszczalne według mnie. To nawet nie, nie można powiedzieć, że jest niesatysfakcjonujące. Po prostu tak nie może być. Trzeba, żeby ta dyskusja była, zatoczyła szerokie kręgi. I myślę, że Polacy powinni zdecydować o tym w referendum. Po trzecie, Polki chcą pracować. Wiele kobiet odczuwa obawę, że w obecnej sytuacji decyzja o rodzicielstwie oznacza również decyzję o rezygnacji z kariery zawodowej. Po czwarte, odpowiedni partner. No i tutaj ciekawe, jednak nawet spełnienie wszystkich finansowo-materialno-społecznych wymogów koniecznych do posiadania dziecka może nie załatwiać sprawy. Dlaczego? Ponieważ mocno zmieniło się spojrzenie Polek na kwestie związków i małżeństw. Brak odpowiedniego partnera to jeden z najczęściej wskazywanych przez polki powodów nieposiadania dziecka. Ja będę rozwijał ten temat dalej w oparciu o badania Josepha Anwina, ale generalnie badacze niezależni też potwierdzają, że rynek seksualny jest rozregulowany, że dobór partnerów i partnerek jest, jest bardzo mocno rozregulowany. Jak tłumaczy profesor Aldona Żurek, obecnie nie szukamy już małżeństwa czy choćby związku, ale wyobrażonego partnera i wyobrażonej partnerki. Yy, tak, no i dalej. Spójrzmy na kobiety. To one stanowią większość na polskich uczelniach. To one są lepiej wykształconą płcią, a skoro już przebyły tak daleką drogę, wykształciły się, znalazły dobrą pracę, dzięki której są niezależne finansowo i osiągają sukcesy, to chcą partnera podobnego do siebie, wyjaśniła naukowczyni z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powiem tak. Można by było ograniczyć te pseudowykształcone i pseudowykształconych, w ogóle naukowców, którzy, którzy są pseudowykształceni, bo przeczytali kilkadziesiąt książek i się z tego tytułu mądrzą, gdyby dramatycznie ograniczyć, zredukować etaty na uczelniach, etaty w większości nikomu do niczego niepotrzebne, albo związać je z tym, że mają służyć przemysłowi i to przemysł, gospodarka powinna wynagradzać tych ludzi, a nie rząd, bo rząd hoduje sobie takich pseudonaukowców tylko po to, żeby oni usprawiedliwiali, kierowali społeczeństwo w kierunku, o którym sobie rząd marzy. Także gdyby urynkowić naukowców, spowodować, żeby wkładali, żeby zarabiali na wkładzie w gospodarkę, to wtedy wielu z tych naukowców po prostu by wzięło i wypracowało Parowało. Po piąte, dziecko to tylko opcja. Drugą wyraźnie zauważalną zmianą kulturową w polskim społeczeństwie jest to, że macierzyństwo stało się dla kobiet jedną z wielu życiowych dróg, a nie nadrzędnym celem. No i tutaj w tym artykule jest pokazane, Pokazane jest te, 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 tych pięć filarów, tych, tych kluczowych przyczyn, dla których, dla których mamy ten kryzys demograficzny, czyli to jest tak jakby powiedzenie: No, okej, okay, dobra, to musimy się na tym skupić, to musimy z tym walczyć. No i patrzymy, że to jest zupełnie rozbieżne. To się nie ma nijak do tego, co przed chwilą czytaliśmy o sytuacji w Izraelu. Tu trzeba wejść w umysły i nie tylko kobiet, ale również i mężczyzn. Że to kobieta jest najważniejsza, ale za tym za chwilę w kolejnym punkcie. A teraz punkt drugi naszej rozmowy o demografii. John Bagot Glap i jego książka Cykl życia Imperium. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, znaczy, może zanim jeszcze tą uwagę zwrócę, to chciałbym powiedzieć, że jest to bestseller wydany przez Fundację PAFERE. Jest to zdecydowanie najlepiej sprzedająca się książka. Właśnie naszego wydawnictwa. Dlatego bardzo ją polecam. Tekst tej książki może można znaleźć na stronach nawet za darmo. Także tutaj no, myślę, że można się bardzo szybko z tą książką zapoznać. Tym bardziej, że ta książka nie jest długa. Myślę, że wystarcza godzina, dwie takiego przeczytania z przestudiowaniem. To pewno dwie godziny, ale naprawdę więcej nie potrzeba. No i siódmym rozdziałem tej książki. Jest książka Pozycja kobiet. A teraz może jeszcze tak, żeby było bardziej kompletnie cykl życia imperium, John Bagot -Glub opisuje, zbadał 12 imperiów i opisuje, że imperia powstawały i upadały w bardzo do siebie podobny sposób. I on to opisał. To było sześć etapów tego, tego znaczy wzrostu, dwa etapy wzrostu, a potem cztery etapy upadku, no i podawał różnego rodzaju przyczyny. I tutaj jest rozdział siódmy. Ja będę czytał o. Jego, jego, tak jakby, podtytuły. Tytuł główny rozdziału siódmego to jest pozycja kobiet, czyli rola kobiet w tym całym cyklu. Akurat upadku imperium, bo jeżeli chodzi o dwa pierwsze etapy, kiedy to imperium jest zbudowane, tworzone, to akurat tam pozycji kobiet nie ma, natomiast kobiety przyczyniają się niejako i w ogóle podejście do kobiet, tak jakby postrzeganie kobiet przyczynia się według Johna Bagota Glaba właśnie do upadku. I to jest pozycja kobiet, to jest rozdział siódmy. Teraz podrozdział, feminizm. Zachęcam do przeczytania. Odwrócenie płci. I tutaj wynotowałem z tego rozdziału: Mężczyźni chcą być kobietami kobiety mężczyznami. Proszę Państwa, on napisał tą książkę, w tysiąc, on umarł w 1970 roku. Książka prawdopodobnie powstała wcześniej, 60 lat temu i on już o takich rzeczach pisał. Co ciekawe, doświadczenie Johna Calhuna potwierdza to przypuszczenie, że właśnie te role się odwracają. W okresie dobrobytu i braku zagrożeń samce pierdołowacieją. Takie są wnioski właśnie z eksperymentu Johna Calhuna przeprowadzanego na myszach a samice zaczynają przejmować ich rolę, przejmować role męskie. A to prowadzi niestety do katastrofalnych dla demografii konsekwencji. Samice nie są w stanie wychować potomstwa zdolnego do posiadania swojego potomstwa. Więcej mogą Państwo znaleźć na stronie The Physics of Life, jedno słowo physicsoflife.pl i tam poszukać eksperyment Kalhuna. Na pewno wyskoczy, jest to bardzo dobrze opisane. Populacja wymarła po prostu z braku potomstwa samoistnie. Kolejny podrozdział to kobiety i kolejne pokolenie. I tutaj dosyć obszerny cytat Johna Bagota Glaba. Kiedy rozmyślamy o przyszłości, musimy zdawać sobie sprawę ze znaczenia kobiet w decydowaniu o jakości kolejnego pokolenia. Pierwsze 10 lat życia kształtuje przyszły charakter dziecka. Podczas tych lat wpływ dobrej matki jest decydujący. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że większość wielkich postaci historycznych zawdzięcza swoje. Charaktery raczej wspaniałym matkom, a nie wzorcom prezentowanym przez ojców. Z tego powodu nowoczesna tendencja, aby matki małych dzieci pracowały zawodowo, wydaje się stanowić zagrożenie dla przyszłości kraju. Kolejny podrozdział rozbite domy. Kolejny szlachetna i bezinteresowna praca. Kolejny więcej wyzwolenia. I tutaj cytat z Glaba, we wszystkich wewnętrznych kłótniach, którym poświęcamy tak wiele czasu, z pewnością najbardziej absurdalne są żądania wyzwolenia kobiet. Obie moje babcie zmarły przed rokiem 1910, jednak pamiętam je wyraźnie. Na pewno żadna myśl o ich niższości nigdy nie pojawiła się w ich głowach. One królowały jak cesarzowe, łagodne i ukochane, a poddanymi były ich dzieci i wnuki. Wszystko, co dobrego mogłem zrobić w życiu, przypisuję głównie wpływowi mojej mamy. Powiem tak, że ja się zgadzam. To, co właśnie powiedział, to ostatnie zdanie, ja mógłbym powtórzyć dokładnie tak samo. Kolejny podrozdział to kobiety i kultura. Także. Zachęcam do przeczytania tej książki, szczególnie do tego rozdziału właśnie w aspekcie demograficznym. Proszę zauważyć, że obserwacje Johna Glaba zbliżają się do tego, co wiemy o Izraelu. Tak? że tu chodzi o tą mentalność, że nie wiadomo, dlaczego wyzwolenie kobiet polega na tym, że one siedzą w jakichś biurach i klikają w klawiatury, załatwiając, kupując jakieś komuś bilety. No po prostu jest absurd. Tą naprawdę ciężką pracą to jest wychowanie. Dzieci, posiadanie w ogóle rodzin, i właśnie bo to buduje przyszłość narodu. I tutaj należałoby, tak jakby te kobiety wspierać, kobiety i mężczyzn, to znaczy pokazywać ten prawdziwy wzorzec wielodzietnych rodzin, że jest rola ojca, jest taka, że rola kobiety jest taka. No i potem właśnie tak jakby ten nacisk kulturowy, tak jak jest w Izraelu, ten na nacisk powiedzmy yy, nacjonalistyczny, tak, to, to tutaj wydaje mi się, że to powinien być taki właśnie nacisk yy, kulturowy. Teraz z ciekawostek chciałbym powiedzieć o książce, która się ukaże prawdopodobnie w kwietniu. Nakładem wydawnictwa Multibook jest to książka naszego eksperta, eksperta Pafere, pana doktora Radomira Nowakowskiego, który jest ekspertem od demografii. Myśmy kilka rozmów na temat demografii z panem Radomirem już przeprowadzili, natomiast ponieważ on mieszka i pracuje w Anglii, no to jest to troszeczkę utrudnione, ale bardzo się lubimy i ja pana Radomira zachęciłem do napisania książki właśnie o demografii, z myślą, żeby to była książka wydawana w serii Rządzący i Biblioteka Rządzących i Rządzących serii Pafere. Niestety, znaczy niestety, Radomir yy, zrobił tak obszerną analizę tego zjawiska, że nie mieści się to, no nie możemy tego zmieścić w kieszonkowym formacie. Także yy, poprosiliśmy za z nami wydawnictwo, wydawnictwo Multibook, Przepraszam, wydawnictwo Prohibita, Multibook to jest księgarnia i ono podjęło się właśnie wydania tej książki. Z tego co właściciel Prohibity mówi, prawdopodobnie książka ukaże się w kwietniu. Ja teraz przytoczę kilka tytułów, bo uważam, że nawet to nie jest to, że ja polecam tą książkę, której jeszcze nie ma. Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że demografia to, 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 to nie jest takie proste zagadnienie, że jest kilka głębi właśnie tego problemu. Dlaczego demografia jest ważna? Dlaczego Polacy nie mają dzieci? Co niesie przyszłość? Migranci nie rozwiązują problemu starości. Masowy napływ imigrantów powoduje dale dalekosiężne konsekwencje. Migranci i gospodarka. Londyn taki ciekawy temat co się tam dzieje pod względem demograficznym w Londynie. Chiny i Syberia. Szwecja, wielokulturowość i wieloetniczność, różnice w dzietności, Japonia, Korea, czyli Korea Południowa. On robi przegląd różnych krajów. Dlaczego analiza danych demograficznych może powiedzieć, czy znak Made in India będzie tak powszechnie jak obecnie? Tutaj, tak jak widać, bardzo wiele rozdziałów, ponad 10, jest poświęconych konkretnym krajom i aspektom demograficznym właśnie w tych krajach. Pytanie, dlaczego subsaharyjska Afryka będzie stanowić o kształcie przyszłego świata? Jak sytuacja wygląda w Czechach, bo w Czechach wy wygląda zdecydowanie lepiej niż w Polsce, i tam też yy, tak jakby idzie się w kierunku świadomości kobiet w ogóle obywateli. Yy, I do, do, do niedawna jeszcze Czechy były stawiane jako wzór właśnie tego, tego yy, przeciwstawienia kryzysowi demograficznemu. Czy w Europie można mieć potomstwo? Takie pytanie. Czy lęk przed przeludnieniem ma racjonalne podstawy? Bo oczywiście tym się straszy, tak i ludzie sobie przyjęli to jako jeden z takich czynników, który tłumaczy ich postępowanie, że nie będą mieli dzieci, bo, bo będzie przeludnienie. Co robić, by poprawić sytuację? To jest rozdział 26. No i ciekawy, poznajmy tych, którym nie grozi zapaść demograficzna. Niger, Amisze, Żydzi. No, i taka, taki króciutki cytacik z tego, z tego rozdziału wynika z tego, że populacja Izraela dzięki obecności Haredi będzie wzrastała szybciej niż we wszystkich państwach arabskich. Także to taki krótki cytat, bo o tym, żeśmy nie wspominali, co to jest Haredi, też jeszcze do tej pory nie wiemy, ale mówię, z, z, czekamy, czekamy na ukazanie się tej książki. Kolejnym punktem, który chciałbym omówić w aspekcie demografii Polski, jest chrześcijaństwo i badania Joseph'a Anwina. Joseph Anwin zmarł bodajże w 1939 chyba, albo 8 roku, natomiast w 1936 roku ukazało się jego opus magnum, badania na 60 cywilizacjach. Cywilizacjach, grupach społecznych, zbadał ich szeroko rozumiany rozwój. To znaczy, patrzył, jak dana grupa się rozwija, czy odnotowuje jakiś rozwój cywilizacyjny, naukowy, rozwój sztuki, medycyny, techniki i różnego innego rodzaju osiągnięcia. No i we wszystkich tych przypadkach odkrył pewną prawidłowość, że tylko i wyłącznie e, Rozwijały się te cywilizacje, w których czystość przedmałżeńska i dozgonna wierność jest. Była dochowywana, kiedy były takie więzy kulturowe narzucone na, to, na, na tą społeczność. Oczywiście to nie do końca było przestrzegane, były jakieś tam odstępstwa i tak dalej, ale generalnie presja kulturowa była na tym, żeby tą czystość przedmałżeńską dochowywać i żeby być dozgonnie wiernym małżonkiem. I że to jest gwarancją rozwoju, że właśnie to powodowało, że te cywilizacje, które przestrzegały tej reguły, kwitły. Teraz chciałbym Państwu pokazać tutaj z tyłu za mną jest właśnie obraz Marii z dzieckiem. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kult Maryi, kult macierzyństwa. Chyba żadna inna religia nie namalowała tak wielu obrazów madonny z dzieckiem, a to musiało mieć wpływ również na ludzkie postawy. Właśnie to, to, to pokazanie, że Macierzyństwo jest tak istotne. Wejście tego macierzyństwa do, do kultury, do, właśnie do te, tego przekazu, tego, to, to, jest, to jest według mnie bardzo istotne. Też do, teraz się mówi ciąża, że kobieta jest w ciąży, czyli coś jej ciąży, coś jej dolega, coś jest ciężkie. Na dawniej używało się stan błogosławiony. Ok, jest to stan trudny, ale błogosławiony. Ty, znaczy Bóg, wierzysz czy nie wierzysz, ale to Bóg ci błogosławi, czyli uważa, że robisz. Dobrze. Natomiast w mediach promowany jest ten obrazek o tutaj, tak jak, jak Państwo widzą, ze wszystkich przyjemności, jakie odkrywa seks jest najwyraźniejszy. Jakaś tam pani celebrytka dla niej seks i w zasadzie to jest, to jest coś, o czym warto pisać. To jest jakiś clue. Ten artykuł według dziennikarzy i, i portali, które to publikują, to jest najważniejszy przekaz, jaki ma być. No właśnie, w mediach promuje się głównie ten, ten obrazek, ten styl. Hedonizm, celebryctwo. Fajnie jest, to jest w ogóle tak, tak super, tak? tak? Dziarscy są ludzie, którzy bym się udało kupić bilet i pojechać na plażę z kolorowym piaskiem i z palmami. To są dopiero prawdziwi ludzie, tak? I oni się tam byczą, leżą i nic nie robią. Seriale dla młodzieży też obracają się wokół tych dwóch tematów: pieniędzy, hedonizmu, celebryctwa i seksu. Nie ma natomiast filmów o przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Najważniejsze jest ile zawodnik zarabia, a nie jak trenuje. To jest najważniejsze dla mediów. Nie ma też żadnych filmów o rodzinach. Od choćby jak perelowski czterdziestolatek, w którym rodzina była drugoplanowa, ale jednak była i była pokazana z pewną dozą ciepła, lekkiej ironii, z przymrużeniem oka, ale tam rzeczywiście te role dzieci, małżonki były dokładnie określone. Także no, według mnie e, czynnik kulturowy, e, czyli ta presja na umysły, jest bardzo, bardzo ważna. No i w tym aspekcie powstaje takie pytanie, czy należałoby stworzyć jakiś zespół, który by cenzurował te treści hedonistyczne, a promował właśnie te treści pro, prorodzinne, pro, pro posiadanie dzieci. I tutaj y, dotykamy takiego problemu libertarianie, edemografia, czyli ludzie libertarianie, którzy głoszą wolne poglądy, głoszą wolność, że każdy powinien sam o sobie decydować, i tak dalej. No i właśnie jak do tego problemu powinni podchodzić libertarianie. No i właśnie powstaje pytanie, czy mamy zakazać przekazu na temat bezpiecznego seksu, rozwiązłości i hedonizmu i wymuszać na mediach przekaz? Taki jak na przykład w Izraelu, czyli można powiedzieć nacjonalistyczny o patriotycznym obowiązku posiadania dzieci. Albo religijno-mistyczny o niemal boskości posiadania dzieci. Albo korporacyjno-historyczny o tym, że lepiej być matką wielkiej postaci historycznej, która zawdzięcza swój charakter właśnie tej wspaniałej matce, a nie wzorcom prezentowanym przez ojców, że lepiej być matką niż wyzwoloną pracowniczką klepiącą w klawiaturę komputera. Może też być apel genetyczny o tym, że należy przekazać w przyszłość swoje geny następnym pokoleniom. I punkt piąty, który nie wiem jak go nazwać może logiczno-futurystyczny, ale na pewno jest to mój ja bym tak to widział, ja bym tak to postrzegał właśnie promowanie takiego wzorca, że warto mieć kochającego partnera, na którym można polegać, z którym można wyjeżdżać na wspaniałe wyprawy, mieć do niego zaufanie. Mieć dużą rodzinę, mieć prawe, odpowiedzialne przedsiębiorce i myślące dzieci, mieć słodkie wnuki i prawnuki. Że warto jest być prawym człowiekiem, który oddaje część siebie innym. I że to właśnie to jest tym największym wyzwaniem i celem ludzkości. Że fajnie osom. Awesome. To nie tylko, żeby było się na polinezyjskiej plaży i jadło jakąś egzotyczną potrawę typu fafaru, ale właśnie, że ma się rodzinę. To jest właśnie fajne i to jest właśnie osom. Awesome. No tak, ale nakazy i zakazy, nawet jeśli szlachetne, nie leżą tak jakby w kwestiach wolnościowych, o których my tutaj w Fundacji Pafere mówimy. I muszę powiedzieć, że mam taką osobę, z którą dosyć często dyskutujemy różnego rodzaju problemy. Nazywa się Maciej. No i zastanawialiśmy się nad pewnym wywiadem młodej libertarianki, która w wywiadzie stwierdziła, Pokładam nadzieję w wolnościach obyczajowych, takich jak związki partnerskie czy mniej zaostrzone prawo aborcyjne. Jednak nie wydaje mi się też, że są to główne problemy, które mamy teraz w Polsce. Martwi mnie stawianie potrzeb Unii Europejskiej na pierwszym miejscu względem Polski. Proponowane regulacje i coraz większe podatki nie idące w parze z ich rozsądnym zarządzaniem. Ja zauważyłem, że ta pani nosi podwójne nazwisko, co oznacza, że zależy jej, by pokazać, że jest mężatką, a jednak ma nadzieję w wolnościach obyczajowych, na co pan Maciej odpowiedział tak. To ciekawe spostrzeżenie. W tym wywiadzie robi kilka innych fikołków intelektualnych, ale wygl wygląda na to, że rozumie, że państwo jest źródłem problemów. Tymczasem większość kobiet ciąży ku socjalizmowi. Z kim zatem łatwiej jest dojść do porozumienia? Z taką osobą czy kobietą wierzącą w socjalizm. Poza tym jest to dobra próbka badawcza. Pojawia się pomysł, że liberalizacja aborcji sprawi, że będzie więcej dzieci. Według mnie to pomysł chybiony, ale tutaj ja już nie będę tak jakby rozwijał tego tematu, bo już powiedziałem, to jest na tyle skomplikowane zagadnienie, że wymaga gruntownego przeanalizowania i dyskusji ogólnopolskiej. Pan Maciej ciągnie dalej. Natomiast, jak już kiedyś wspomniałem, oś podziału w społeczeństwie będzie dotyczyć aborcji, a nie na przykład rodzaju i wysokości podatków. Diagnostyczne jest również to, że Polki nie mają dzieci. Zastanawia mnie, z czego wynika to powszechne pomijanie Polaków w tym równaniu dzietności. Czy do zajścia w ciąże potrzebna jest tylko wola kobiety? I jest jeszcze zdefiniowany wspólny wróg, patriarchat, czyli mężczyźni. Ona twierdzi, że to synonim państwa, a socjalistki, że to państwo uchroni je przed patriarchatem, czyli przed mężczyznami. A co będzie ważniejsze, jakby przyszło wybierać. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie z lektury Atlas Zbuntowany, które będzie do zagadnienia Libertarianie a Demografia dobrze pasować. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale w tej książce prawie nie ma obrazu rodzin i dzieci. Dodałem prawie, bo pojawia się raz w Atlantydzie, ale jest to obraz trzecioplanowy. No i nawiązując do powyższego wywiadu, główna bohaterka Dagny Tagard swobodnie sypia z trzema mężczyznami, notabene samcami Alfa. To może oznaczać, że libertarianizm faktycznie jest, czy wręcz nawet musi być, czymś innym dla mężczyzn i kobiet. Jakie wnioski płyną z całej tej historii, o której przed, znaczy z całego tego mojego wykładu, który przed chwilą opowiedziałem? Pierwszy, politycy i zależni od nich naukowcy oraz media nie mają pomysłu, co ze spadkiem dzietności zrobić. Dwa, w swoich propozycjach politycy i media nie bazują na faktach i badaniach naukowych, lecz na tym, by przypodobać się publiczności i na ideologii. Przypodobać się oczywiście elektoratowi. A opłacani przez nich naukowcy się dostosowują i przestają być naukowcami, a zaczynają być po prostu klakierami czyli ludźmi, którzy klaszczą za pieniądze. W mediach są dwa tematy tabu: to demografia i wydajność pracy. O demografii zaczyna się mówić, ale o wydajności pracy ciągle nie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej mojej pogadanki i do zobaczenia następnym razem.